Panie pośle, jakie konsekwencje dla Europy rodzi sytuacja na Bliskim Wschodzie w tej chwili, to co jeszcze obserwujemy od dwóch dni? Proszę Państwa, wniosek jest jeden. Mianowicie żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Trwa wojna kultur i wojna cywilizacji. I jedyną odpowiedzią na to jest silne państwo, inwestycje w wojsko, e, e, konsolidacja wokół munduru, bo jak Państwo widzieliście w Izraelu, jak Hamas forsował mur na granicy, to myślę, że aż, aż mogą się rodzić podobne skojarzenia, że niewiele brakowało, a gdyby Ukraina upadła, to moglibyśmy mieć podobne sceny. W związku z tym to jest moment, kiedy trzeba stawiać na silne państwo. Tym bardziej, że jest bardzo wiele analogii, które ja widzę. W stosunku do tego, co dzieje się w Izraelu. A czy wejdzie panu w słowo? Eksperci tak. mówią, to jest porażka państwa. Państwa, które miało jeden z najlepszych wywiadów na świecie, wojsko, ludzie na motolotniach, parolotniach, skuterach wjeżdżają im do kraju no i porywają młodych ludzi. No właśnie, bo to jest rzeczywiście pytanie, które wszyscy sobie zadają. Jak to się stało, że służby, które miały renomę najlepszych na świecie, które stworzyły Pegazusy i te inne systemy wywiadowcze, nie potrafiły zareagować właściwie? Nie Moim zdaniem, trzeba tutaj się, sięgnąć głębiej do tego problemu i zauważyć, że w Izraelu mieliśmy wiele analogii do tego, co działo się w Polsce. Mianowicie premier Nathan, Netanyahu już od jakiegoś czasu próbował zbudować silne państwo, zwracał między innymi uwagę na to, że jest zaburzenie w trójpodziale władzy, dlatego forsował reformę sądownictwa, wskazując na to, że, na to, że kompetencje sędziów, którzy często zachowują się jak politycy, rozbijają państwo od środka. To I na spowodowało ulicę wyszło 30 albo 40% obywateli Izraela. To, to spowodowało, tak, ale to spowodowało, że e, zaczęły się rodzić podziały. Znaczy tam tamtejszy kot e, zaczął rozbijać tamto państwo, rozbijać w taki sposób, że Oczywiście nawet byli szefowie służb, czy obecni, czy obecni wojskowi, w części odmawiali posłuszeństwa państwu. Czyli my widzimy dokładnie to samo, co działo się w Polsce. I to wszystko doprowadziło nas do momentu takiego, że państwo zamiast być silniejsze, stawało się coraz słabsze, bo tamtejsze kody rozwalały Izrael od środka i dzisiaj mamy tego efekty. W związku z tym my musimy mieć świadomość tego, że w dzisiejszym bardzo ciężkim świecie. Jedyną odpowiedzią na to, co się dzieje, jest silne państwo, silna armia.